Szanowni Państwo, chciałem powiedzieć, jak można uruchomić Blendera. Przed chwilką go pobraliśmy i teraz mamy go w katalogu. W katalogu pobrane. Jest tutaj po prostu plik, z którego żeśmy rozpakowali cały katalog z Blenderem. No i jest on w tym katalogu dostępny. Można go dwa razy kliknąć i uruchomić. Z tym, że nie jest to może zbyt wygodne, ponieważ za jakiś czas znowuż pobierzemy Blendera, on zapisze się w tym katalogu i pojawi się tu kolejny plik, który będzie wyglądał bardzo podobnie w swojej nazwie. Mogę Państwu nawet pokazać, jak to wygląda na przykładzie innego konta. Weźmy sobie system plików, katalog Home, Piotało. Jest taki gość, który pobiera Blendera dość często i on u siebie zrobił to w taki sposób, że ma katalog Blenders. Zobaczcie, jak to wygląda. Ile jest tych plików tutaj? Jest ich cała masa i trudno później ocenić, który z tych Blenderów pobranych jakiś czas temu jest rzeczywiście ostatni. Można oczywiście patrzeć na datę, no ale nie jest to, przyznajmy szczerze, takie zbyt wygodne. Dlatego jest sposób, w którym możemy zrobić to ładnie, prosto i zawsze mieć jakąś kontrolę przynajmniej nad tym, którego Blendera uruchomimy. Jeżeli pobierzemy kolejnego, wystarczy dokonać jednej niewielkiej zmiany. No więc, żeby takie coś zrobić, przejdźmy może do naszego katalogu pobrane i mogę sobie zrobić katalog, który będzie się nazywał na przykład Blender. Mam tutaj taki i w tym katalogu będę zapisywał swoje pliki, ale również mogę tutaj trzymać wszystkie wersje Blendera, które chciałbym w przyszłości uruchomić. Więc może na początku zróbmy sobie w tym katalogu podkatalog. Klikam prawym klawiszem na tło. W tym moim katalogu robię katalog, który będzie się nazywał Blendery. Tak sobie go nazwę. Okay? A więc mam teraz katalog w moim katalogu domowym, który nazywa się Blender. Zrobiłem go wcześniej podczas jednego z wcześniejszych nagrań. I w tym katalogu Blender jest katalog Blendery. I teraz ten katalog pobrany, który tutaj mam, mogę przenieść do tego mojego katalogu Blendery. Tylko teraz jak to zrobić? Jedna rzecz to plik. Tego pliku nie potrzebuję. Mogę go już wywalić. Naciskam Delete. Wyleciał. Poleciał do kosza. A teraz ten katalog, który tutaj mam, mogę kliknąć prawym klawiszem. Wybrać Wytnij. A następnie mogę przejść do katalogu Blender. Później Blendery. I tutaj mogę go wkleić. Biorę prawy klawisz, klikam, wybieram z menu polecenie wklej. Ten katalog został wklejony. No i co dalej? No świetnie, ktoś powie, ale wspaniała akcja. Teraz w tym katalogu Blender mogę sobie zrobić link do Blendera wewnątrz tego katalogu Blendery. Albo lepiej, nawet w tym katalogu Blendery mogę to zrobić, czyli tutaj. Jeżeli namieszałem troszeczkę, to wybaczcie, spróbuję pokazać to troszeczkę czytelniej. Wezmę sobie może terminal. W terminalu spróbujemy wyświetlić sobie takie małe drzewo. Więc na początku ls-l mam tutaj wszystkie swoje katalogi i jeden z nich nazywa się Blender. Teraz, jeżeli wejdę do tego katalogu Blender, widzę, że tam w środku jest mój jakiś plik zrobiony wcześniej i jest katalog Blendery. I teraz tak, ten katalog zawiera, jak wejdę tam, ten mój dziwny katalog z taką nazwą z moim Blenderem. I stąd właśnie chciałbym uruchomić tego Blendera. No dobrze, ale żeby teraz go uruchomić, musiałbym wpisać tą długą nazwę, czyli Blender, bla, 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 coś tam. Dopiero jak tutaj będę, mogę wpisać nazwę Blender. I tak bym zrobił normalnie za pomocą uruchamiania z klawiatury. No ale to nie o to chodzi. To, co bym chciał tutaj osiągnąć, to jest będąc w tym katalogu Blender, Blendery, chciałbym mieć tutaj link do wybranego Blendera z tych wszystkich dodatkowych katalogów. Załóżmy, że będę miał dwie kopie, na przykład będzie jeden taki Blender i będzie jeszcze później jakiś inny Blender. Ok, tylko te literki tutaj mogą być troszeczkę inne. Na przykład mogą wyglądać w ten sposób. Ok, to jest kopia, musiałem skopiować przez minus R. W ten sposób zrobiłem sobie kopię i teraz mam dwa takie katalogi. I teraz w każdym z nich siedzi jakiś Blender. No więc gdybym chciał, żeby tylko jeden z tych Blenderów był gotowy do uruchomienia, to mógłbym napisać, uwaga, coś takiego. Powiększę jeszcze, żeby to było lepiej widać. Zrobimy sobie link symboliczny. Piszę tak, ln, czyli Lucyna Natalia, minus s, czyli minus Sabina. I teraz podaję jeden z tych katalogów, na przykład ten, z którego chcę właśnie wyciągnąć Blendera. Oczywiście zakładam, że jak pobiorę sobie Blendera kolejny raz, rozpakuję, to on właśnie w takim katalogu będzie się znajdował, w którymś z tych katalogów. Tutaj go wkleję i teraz napiszę ukośnik Blender. To jest Blender, który siedzi wewnątrz tego katalogu. I teraz wcisnę Enter.
I co się teraz stało? Zobaczcie. Jak zrobię ls-l, to dostaję oczywiście te dwa katalogi, które były, ale tworzy mi się dodatkowo jeszcze dowiązanie do Blendera siedzącego wewnątrz tych katalogów. I teraz takie dowiązanie mogę sobie zdefiniować tak, jak będę chciał. Czyli na przykład mogę zrobić, żeby było ono na ikonce tutaj, albo żeby było na przykład gdzieś na pulpicie jako ikonka. Zacznijmy może od paska uruchomieniowego, czyli od tego, który tutaj jest, to jest pasek zadań. Więc jak teraz zrobić, żeby ten Blender konkretny był tutaj na ikonce? Robi się to tak. Klikam w taki pasek. Oczywiście jest to rzecz dostępna dla Linuxa w wersji Mint. W innych Linuxach może to być zupełnie inaczej, ponieważ wasz panel może być zupełnie innym rodzajem programu. No ale gdybym chciał tutaj to zrobić, to robię tak. Klikam prawym klawiszem, wybieram sobie Dodaj do panelu, czyli Add to Panel. I teraz w tym okienku wybieram własny aktywator programu. Dodaj. No i teraz tak, jak wcisnąłem dodaj, pojawia mi się takie małe okno i w tym oknie jest wybrany program. Tutaj muszę wpisać słowo Blender, ponieważ chcę uruchomić sobie Blendera, to będzie jego nazwa. I teraz muszę wybrać, co dokładnie uruchamiam, to polecenie, którego na razie nie ma. Więc teraz zamiast polecenia muszę podać ten plik Blender, który tutaj sobie wcześniej zrobiłem, ten link symboliczny. A więc szukam tego polecenia za pomocą przeglądaj. Otwieram przeglądaj, wybieram sobie pobrany, katalog domowy, katalog Blender, później katalog Blendery. O, i tutaj jest ten link, więc zaznaczam go, wybieram, daję otwórz. On został tutaj wpisany, mogłem też z ręki wpisać tą nazwę, to nie jest żadna wielka filozofia. Ikonka została znaleziona automatycznie, chwała mu za to, ale gdyby nie została znaleziona, to musiałbym kliknąć w tą ikonkę, jakby nie była, i sobie z tych ikon mógłbym wybrać jakąś inną. No teraz jak już kliknąłem, to trudno powiedzieć, czy coś znajdę. Jest tutaj gdzieś Blender? Nawet nie wiem. Jest. Tutaj jest ikonka Blendera, także świetnie. Zostawiam tą ikonkę. Wszystko jest w porządku. Naciskam OK. I w tym momencie mam nowiuśką, świeżutką ikonkę na swoim pasku uruchomieniowym. Jeżeli ją kliknę, to w tym momencie uruchomi się Blender. Trwało to chwilę, uruchomił się, nie ma żadnego problemu. Z tym, że teraz Blender, który się uruchomił, to był ten dokładnie, który tutaj jest nazwany Blender. A ten to jest tylko wskazówka, to jest tylko link do katalogu, który leży tu. I ten Blender, który był w tym katalogu, zostanie uruchomiony. I teraz, jeżeli chcę, żeby ta ikonka pozostała, ale chciałbym zamienić wersję Blendera, to wystarczy, że usunę ten link i zrobię link do czegoś innego. A więc usuwam Blender, pisząc rmblender. Zobaczcie, ls-l już nie ma tego linku i linkuję do jakiegoś innego katalogu, ln-s, wybieram sobie Blender ten drugi na przykład, wpisuję tutaj Blender i gotowe. ls-l, proszę bardzo, mam teraz nowy link, pokazuję do innego katalogu, te literki są inne. Teraz kliknięcie w tą ikonkę uruchomi już innego Blendera. Jeżeli to będzie jakiś nowy Blender, którego pobrałem przed chwilą, no to teraz muszę tylko poprawić ten link i nic więcej nie muszę robić. Zawsze ta ikonka będzie prowadziła do programu, który chcę uruchomić. Co więcej, to może być nawet skrypt, to nie musi być taki link. W przyszłości być może chciałbym zrobić skrypt, który będzie od razu ustawiał jakieś ścieżki środowiskowe albo konfigurował środowisko w taki sposób, w jaki mi to pasuje. Być może będę chciał włączyć jakieś debugowanie albo wyświetlanie poleceń wpisywanych przez Blendera, czy też robionych w Blenderze, cokolwiek bądź. A więc takie są sposoby. Jeszcze jedno. Jak zrobić ikonkę? Otóż, jeżeli będę chciał, co tu mam? Widzę, że dodawanie do panelu, mogę to już zamknąć. Jeżeli chciałbym zrobić ikonkę na pulpicie, no to najprościej zrobić ją właśnie z takiego panelu. Jak już na panelu zrobiłem sobie takie nowe polecenie, ikonkę po prostu łapię i przeciągam, ustawiam i ona tutaj już jest. Gotowe. Zrobione. To wszystko. Dziękuję za uwagę.